Lata 1918-1939 stanowią już zamknięty okres historyczny, przerwany wrześniem 1939 roku i latami wojny i okupacji. Tamta Łęczna, jak pisze w swojej części przyszłego wydawnictwa, często jeszcze XIX-wieczna, zakończyła swój żywot we wrześniu 1939 roku. I tu Państwo pozwolą, że trochę odbiegnę od swojego tematu. Proszę zwrócić uwagę, że od 1939 roku do 2017 roku dzieli nas prawie 80 lat. To jest kilka pokoleń, które w tym czasie rosły. I tutaj zwracam się do Pana Burmistrza. Marzy mi się, Panie Burmistrzu, a może przyszły prezydencie, bo Łęczna się będzie na pewno rozwijała, że pod Pana patronatem, jak i również prześwietnej rady, to słowa już nieobecnego rektora Ryszarda Szczygła, powstanie praca, która obejmie dzieje Łęcznej w wieku XX do początku wieku XXI, że autorami tej pracy czy wielkiej monografii będą historycy, etnografowie, socjolodzy, ekonomiści, a nawet archeolodzy, bo może Andrzej Kokoski odkopie tutaj nową babę podlaską albo odkopie jakieś zapinki rzymskie. I praca ta winna przekazać obraz Łęcznej na przykład jako punkt wyjścia, rok 1904 i poprzez kolejne dekady do roku 2014. Ale nie na zasadzie czarno-białej, niepisanej czarnym czy białym flamastrem, ale wielobarwnej, pokazującej plusy i minusy tego miasta, jego społeczeństwa, jego awansu, upadków, plusów i minusów i efektu końcowego. Wracając do mojej części wydawnictwa, zgodnie ze słowami zawartymi w zaproszeniu, tutaj cytuję, przedstawienia opracowanego przez Pana tematu. Dodam i wyjaśnię, że już jest w druku i niedługo tekst będzie dostarczony. Starałem się, proszę Państwa, przedstawić dzieje Łęcznej lat 1918-1939 w kilku częściach. Po pierwsze, terytorium. Sprawy dla niektórych może doskonale znane, ale pozwoliłem sobie również włączyć wydarzenia, jakie miały miejsce na obszarze Łęcznej w roku 1920, a zwłaszcza pobytu w Łęcznej grupy taktycznej generała Stanisława Bułak-Bałachowicza. Oficerem łącznikowym tej grupy taktycznej czy dywizji był oficer, przedstawiciel Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, tutaj padło już jego nazwisko, oficer drugiego oddziału, czyli wywiadu i kontrwywiadu, bo tym się zajmował przy tej grupie taktycznej, Stanisław Lys-Błoński, który wcześniej był nauczycielem w Łęcznej i komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej na tym terenie. Kolejne części, proszę Państwa, to oczywiście samorząd miejski, rada, wybory miejskie, radni. I tu chciałbym zwrócić uwagę, i to będzie w tekście od 1919 roku, był to samorząd pluralistyczny, wielopartyjny, aż do lat 30. XX wieku, kiedy został opanowany później przez jedną tylko partię, bezpartyjny blok współpracy z rządem. Kolejną częścią jest ludność, liczebność i struktura wyznaniowa. Tutaj, proszę Państwa, oparłem się na spisach powszechnych, rok 1921, rok 1931 oraz danych, jakie były zawarte w prasie regionalnej, władz powiatowych, jak i również władz wojewódzkich, województwa lubelskiego. Wreszcie warunki sanitarne, służba zdrowia. Tu pozwolę sobie użyć takiego skrótu, od błota do ulic,
Bo tak między innymi Łęczna wyglądała 1918-1919. Piszą o tych wielkich bajorach chociażby i później to, co robił samorząd, brukował ulicę w Łęcznej. Wreszcie sądownictwo i policja, czyli aparat władzy, aparat przymusu, jak się często również mówi. Padało tutaj wiele już słów w okresach wcześniejszych historycznych, mianowicie rzemiosło, handel, rolnictwo, bo Łęczna była na połowie również i miastem rolniczym. Było tutaj bardzo wiele hektarów. Wreszcie ostatnie części, proszę Państwa, to będą poświęcone organizacjom społecznym, stowarzyszeniom kulturalno-oświatowym oraz życiu politycznemu. I tu chciałbym dodać, że zarówno organizacje społeczne, stowarzyszenia, partie polityczne były bardzo bogate, wielobarwne. Od skrajnej lewicy, od komunistów, aż do skrajnej prawicy, Stronnictwa Narodowego, a nawet pewnych części obozu narodowo-radykalnego, który był dosyć znany na Podlasiu. Było to również życie organizacji społecznych, życia politycznego, odbicie grup narodowościowych w Łęcznej. Proszę pamiętać, że przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego mamy następujące proporcje. Około 60% są to obywatele miasta narodowości żydowskiej i około 40% obywatele miasta narodowości polskiej. I to wywierało swój właśnie wpływ. I tu, proszę Państwa, no, mógłbym oczywiście czytać, ale nazwiska działaczy, liczbę ludności, struktura wyznaniowa, nazwy stowarzyszeń, związków zawodowych, partii politycznych znajdą Państwo w przyszłym wydawnictwie. Ta struktura narodowościowa troszeczkę się zmieniła w roku 1928, kiedy przyłączono do miasta kolonie Trębaczów i posiłek Łęcznej oraz oczywiście przyrostu naturalnego w obu grupach narodowościowych. To przyłączenie tych miejscowości miało zmienić układ sił w wyborach samorządowych w Łęcznej. Wreszcie, proszę Państwa, Łęczna, mała ojczyzna, była odbiciem szerszych procesów, które zachodziły w życiu politycznym, gospodarczym, kulturalno-oświatowym, w skali powiatu, województwa czy kraju, oczywiście w odpowiedniej proporcji dostosowanej do Łęcznej. Postawa źródłowa mojej części jest oparta na źródłach archiwalnych, są to archiwa centralne, takie jak były Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Archiwum Państwowe w Lublinie, zbiory biblioteczne, prasa regionalna z lat 1918-1939, wydawnictwa aż do XXI wieku, czy wreszcie artykuły zawarte w Merkuriuszu Łęczyńskim i jednej relacji ustnej, i tutaj obecnego profesora Zbigniewa Zaporowskiego, który znajdą zresztą Państwo w tym tekście, który wprowadził nowy element do struktury narodowościowej miasta Łęczna, ponieważ jedną z obywatelek była kobieta narodowości fińskiej. Kończąc, czytelnicy mojej części przyszłego wydawnictwa mogą sobie postawić pytanie, czy Łęczna w latach 1918-1939 była Kazimierzem nad Wieprzem, jak pisze w Merkuriuszu Łęczyńskim jeden z obywateli Łęcznej we swoich wspomnieniach, architekt zresztą, czy była typowym miasteczkiem tej części Rzeczpospolitej i Lubelszczyzny, gdzie zgodnie, mimo często występujących różnic, obie narodowości obywateli miasta Łęczna dbały o rozwój miasta, jego oświaty, kultury, życia politycznego z poszanowaniem poglądów dla obu stron.